Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dying Light. Na start którego zgłosimy się do Brekena, aby prawdopodobnie zostać wysłanym do niejakiego Raisa. Breken, daj spokój, potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuję. Na litość boską, ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie. Gadaliśmy już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś. Ja pójdę. Zwariowałeś? Cóż, ten cały Raiz nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie, dajcie mi Crane'owi minutkę, co? Na pewno się na to piszesz? Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty obadaj, ile nas by to kosztowało i wracaj mi tu żywy. Spoko. Jakby co, to dzisiaj jestem sam. No bo Ognisty ma trochę zajęty dzień. Ale myślę, że jeszcze jakiś odcinek kopowy się udamy. Może późniejszy, może w DLC-ku, a może jeszcze w podstawce. Zobaczymy. Brecken wpadł w taką desperację, że jest gotów układać się z samym diabłem, Raisem. A ponieważ mam ustalić, czy to właśnie Rais nie ukradł przypadkiem tajnego dokumentu GRE, zgłoszę się na ochotnika. Zgłosiłem, powinno być, no ale... Okej, okay, niech będzie. Okej, okay, mamy... Włącz inwazję, wyłącz inwazję. Na razie wyłącz. Przedstaw się Raisowi. Okej, okay, tutaj nic nowego. Ale tutaj właśnie wiem, że ten ziomek nas niby szukał. Alfie. Ty jesteś Alfie? To ja. Elektryka, konserwacja budynku. Dzięki mnie jakoś się to kręci. Mimo, że wpadłeś. Miałem po ciebie dzwonić. W czym problem? Cóż, mam dwie wiadomości. Dobra jest taka, że przywróciłeś światło w całym kotle. To fakt. Zła, że przez to było zwarcie sieci koło estakady. Ciemno tam teraz jak w dupie. I ktoś musi włączyć z powrotem prąd, tak? Są dwie podstacje. Włącz obie, pstryk, pstryk. Kolejność nie ma znaczenia. Potem włącz główny bezpiecznik w głównej rozdzielni i będzie świecić jak choinka w święta. Chyba dam radę. Jasne, że dasz radę. Każdy biegacz by dał. Ale jest haczyk. Wyłączone światło utworzyło ciemną plamę dla przemieńców. Roi się od nich po zachodzie słońca. Więc skonstruowałem pułapkę. Jest na miejscu, gotowa do użycia. Jeśli zdołasz tam dojść i włączyć prąd po zmroku, możemy usmażyć sporo tych dziwolągów za jednym zamachem. Po zmroku? To nie będzie łatwe. Pewnie. Dlatego nikt się nie zgłosił do tej roboty. Ale myślę, że ty jesteś trochę od nich odważniejszy. Przynajmniej takie mam wrażenie. Jestem pełen dobrych chęci. Kurczę, chcesz pomagać, co? Ale musisz być twardzielem, albo długo nie pożyjesz. Okej, okay, spoko quest, nie powiem. Myślę, że w kolejnym odcinku byśmy się tym zajęli, bo akurat mam w planach zrobić właśnie... Jane, czy mnie słyszysz? Jade, słyszę cię. Coś nie tak? Nie, tylko... Posłuchaj, Crane. To, co robisz, wymaga nie lada odwagi. Wiem, że zdecydowałeś się na to, żeby spłacić dług, bo Amir zginął, ratując ci życie. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak nie dostaniemy antyzyny od Raisa, ludzie zaczną umierać, prawda? Poznałam Amira tuż po wybuchu zarazy. Nie znaliśmy się długo, ale... To był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jakiego znałam. Chciałam tylko ci powiedzieć, że nie winię cię za to. Amir wiedział, jakie jest ryzyko. Aha, Crane, naprawdę doceniam, co dla nas robisz. Ja... Jade, słuchaj. Pogadamy, jak wrócę z antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. Na razie to się muszę postarać, żeby mnie przemieńce nie spostrzegły. A jeden, jak widzę, gdzieś tu się kręci.
No to cyk na dach. Bezpieczne miejsce, myślę. Gdzie jest ten zrzut? Gdzieś tam chyba. God damn it. No, było blisko. Cholernie blisko. Ostatnie, na co mam teraz ochotę, to kurde ucieczka przed przemiejcami. Chyba, jak daleko jest do tego zrzutu, kurde? Okej, niedaleko, tutaj... O, a proszę! Stacja jest akurat obok. O. Kurde, ej, a wiecie co? Może byśmy z tego zrobili jednak taki odcinek poboczny. Skoro już tak biegam w nocy. Okej, gdzieś tutaj jest ta podstacja. Dobra, gdzie to jest? Otwieranie zamku, czyli pewnie tutaj w środku. Pierdolę! Idź, 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 idź! Jasny chuj! O nie, 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 nie! Tu, 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 tu! Szybko, do pułapki, do pułapki, do pułapki! Chuj, nie żyje. Kurwa mać! Kurde, ale nie zdążyłem, kurde, odpalić tego, tej pułapki, bo mnie jakiś ząbek zatrzymał. Tutaj. Gdzie jestem? Dobra, niedaleko pod stacji bynajmniej. Chociaż tyle. Ale kurde, bliziutko było. Dobra, moment. Spełniła tu już tego przemieńca obok. Przecież widzę, za chwilę zaś tu przyjdzie. Powinien zająć się tym. Okej. Okay. Jestem w podstacji. Znajdź tablicę i włącz przełącznik. To zrestartuje system. Okej. Okay. Fajne jest to, że z tego co zdążyłem się gdzieś doczytać, zdobycie tego zrzutu każdego ma ten... ma jakiś timing. W sensie, jeśli będziemy za długo zwlekali, no to ktoś nam ten zrzut zabierze. Ale w nocy ten timing chyba jakby nie istnieje, no bo... Znaczy nie istnieje, w sensie nie ma tego timingu w nocy. Zrobione. Dobra, teraz zrób to samo w drugiej podstacji. Bo ludzie boją się wychodzić właśnie nocą. Przez przemieńce. Więc... tutaj zrzucik jest cały tylko dla mnie. Co my tu mamy? Flary. I właśnie zrzut. Czyli... ja sobie czytam. Czyli zasobnik z ratunkowym zestawem do użytku terenowego. I akcesoria medyczne. Okej. Okay. O, czy to mi dało apteczkę z Afriko? Bueno, lubię to. Dobra, to skoro już robimy ten zadanie dla tego, dla Alfiego, to niech ono jest oznaczone. Śledztwo. O, co jest? Mam to? Mam to, dobra. Biegusiem. Dobra. Najbardziej boli mnie aktualnie fakt, że nie mam absolutnie... Właśnie wrąbałem kotwiczką w jakiegoś gryzonia. I go tym zabiłem. Tak myślę przynajmniej, bo przez to właśnie, że nie mam wszystko na maksa, to mi się nie pojawiają punkty, jakie mi się liczą, więc nie jestem pewny właśnie, czy zabijam wtedy zombiaka taką wbitką, czy nie. Jest tutaj. Tutaj. Chuj! Na bezpieczna strefa. Przemieniec, przemieniec. Oh, come on! Czemu nie złapałeś się, Crane? To aż mnie zabolało wewnętrznie. Gdzie? Dobra, czy to się uda? Kurde, nie wyszło! Aj. Ale... to już jak najbardziej. Uwięziony w środku, proszę pomóżcie. Ja...
No to już na ciebie chyba, kolego, za późno. Ale chociaż ci ulżę w cierpieniach. Do plastiku. Zapasy domowe bym z chęcią jakieś przygarnął. No nice, nie przeżywam. Ok, mamy plan, który miałem dostać w nagrodę. No i odpalamy drugą podstację. Dobra, Alfie, dwie z głowy, została jedna. Spoko. Gdzieś tam jest. Okej, jest. O, widzę przemieńca, widzę. Gdzie? Aha, dobra. Bo wstaje ranek i one uciekają do ciemnych stref pewnie. Czy tam do tych swoich gniazd, kryjówek, czy chuj do czego jeszcze innego. Dobra, wiecie tak, już jestem obok tej bezpiecznej strefy, ta szkoda jej, kurde, nie ten. Aż jej szkoda nie zrobić. No kurde, jeszcze jakiś ocaleniec. Dobra, ale niebezpieczna strefa ma większy priorytet. Czyli dobra, co by tutaj trzeba było zrobić? Oczyść obszar i przewieźć zasilanie. Okej. Gleba. Gleba. Dobra, użyjmy kamuflażu, bo to mi daje... niewrażliwość na nich. Znaczy niewrażliwość, w sensie nie jestem atakowany. Ej, a w sumie? Tak, to już jestem sam w tym momencie. Dobra. Gdzie jest prąd do przywrócenia? Halo? A, tutaj. Już? Już, okej. Okay. Trzecia z 17 bezpiecznych stref w całej grze. Okej. Okay. Sam pod pułapka. Juhu! Dobra, co jest tutaj? Ostrze, poproszę, przyda się. Otwieranie zamków. Okej, okay. Udało się szybko to ogarnąć. Teraz ja mam przy sobie ciecz palna, to się przyda. Kij baseballowy, kawka mogę wziąć ze sobą. Tylko właśnie, to jest ból, że ta kotwiczka to jest jako osobny... Przemy. Również Aisa, siema. Co, gdzie? Nie ma uciekania, dziejaszku. No, dlatego idę cię ukatrupić. Nie. Ty się nigdzie nie wybierasz. Chyba, że do grobu. Tak, sobie niczego nie ma. Gdzie? Dobra, samochód, łapka. Aseczka. Kiedyś tam zlikwidowałem. Bueno. Dobra, no ocaleniec niestety chyba nie przeżył. Ale to akurat mało istotne. Dobra, jak tam kolejne? A, właśnie centralna rozdzielnia to gdzieś tam. No to... biegusiem, co nie? No nie no, biegnij. Nie ma co się zatrzymywać. Jak to Rahim powiedział, jak stoisz, to giniesz. Jezu, ale fakt, że tą kotwiczkę tak późno da się zdobyć w fabule, to jest... aż boli. Więc krótko. Dobra, szybkie cięcie później. Jestem z wami tutaj. Dobra, skoro mam tę kotwiczkę, to spróbujmy się tak górą poprzednio tego wybrać. Czemu ja to muszę w nocy włączyć? Zgadam, że tutaj jest ten bezpiecznik. Mogę się przespać? Pewnie nie. Tam drzwi. Jestem to za dnia. No nie wierzę. Ile do nocy zostało? Sporo.
O ty, a jest Polak? Jest Polak! No kurde, to zakładamy! Jak na patriotę przystało, nie? Dobra, to teraz tak, mapkę, to do odznaczenia, no i do Gaziego. Hop! Dobra, do Gaziego idziemy w tamtą stronę. Dobra, to już oleję. Właśnie to jest to, że czasami warto ich ponawalać, ale w większości przypadków jednak warto sobie to odpuścić. Biorąc pod uwagę, ile ich tu jest. I się tu nie da się wybić wszystkich w tym mieście. I to nie tylko dlatego, że to jest miasto państwo, czyli miasto parę... naście razy większe od zwykłego. Dobra, kolejna taka kolejna mini horda. Chociaż w sumie nie, to jest po prostu grupka, bo horda to jest dość sporych rozmiarów grupa zarażonych. Okej, okay, znajdź mieszkanie. Dobra, zobaczmy tutaj. Gazi, jesteś tam? Pytanie, czy jeśli ktokolwiek tam jest, to czy jeszcze żyje? Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt zadowolony. Lepiej zrób tak, żeby mama była zadowolona. Gazi? Ja też. Tak samo się nazywamy. Czy jesteś z wypożyczalni filmów? Nazywam się Crane. Crane? Crane brzmi jak kran, jak tran, jak waran, i trochę jak plan, i klan, i taki inny pan, i... Mogę wejść? Nie wolno. Nie możesz. Dziś ja i mama mamy specjalny dzień. Dziś jest dzień mamy, a to najważniejszy dzień na całym świecie. Czy jesteś z wypożyczalni filmów? Czemu ciągle o to pytasz? Miałeś przynieść film o mnie. Ma tytuł Charlie. I cały jest o mnie i o tym, jaki ja jestem mądry. Gazi, wpuścisz mnie, jak przyniosę ci ten film? Jasne. Możesz obejrzeć go z nami. Dziś jest dzień mamy. I jeśli mama nie jest zadowolona, to nikt zadowolony. Aha, jeszcze chciałaby czekoladę. Tak, mama chce czekoladę. Chyba się trochę zagalopowałeś. Nie kłóć się z Gazim. To bez sensu. Tak mówią ludzie w aptece. Oj, ten chłop ma chyba trochę nie po kolei wełbie. Dobra, niestety skończyły mi się części metalowe. Więc wypadałoby ich poszukać. O, zrzut! 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 Gdzie zrzut? Zrzut? Bardzo blisko, bardzo blisko. I akurat tam, gdzie muszę iść. Jeszcze lepiej. Dobra. I tak, lecimy oszczędzając czas. Ładnie. Dobra, już nie będę ich przeszukiwał, żeby nie tracić czasu. Hop! Spadaj stąd. Nie twoja sprawa. Co? Założysz się? Wolno mojego zrzutu! O nie, nie chciałem aktywować płotu! Dobra. Tu. O, come on! Serio nie mogę otworzyć! Czy otworzyć, zabrać tych puszek? Dobra. Okej, to jakieś żarcie widzę było. Czyli okej, jeśli jednak zrzut jest za dnia, to mogę maksymalnie tylko jedną paczkę otworzyć. Bo wtedy właśnie... jedną już zdążą otworzyć od Raisa. Ludzie, tylko, ale zauważcie, że w nocy było... Co? Było... Z jednej strony były flary, tutaj był zrzut, a tu był zrzut i apteczka. I tu apteczka faktycznie była. Albo dwie, w sumie nie wiem, czy to jedną, czy dwie. A tutaj były jakby zapasy żywnościowe, nie? I to jest ciekawe. Dobra, jakby tu... O! Z tej strony mogę to uzbroić ponownie, więc... Zróbmy to. Dobra. Hop! Ah! O, come on! Kurde, durny drut kolczasty mnie wstrzymał. Może boli mnie w bezpiecznych strefach to, że nie mogę się przez nie jakby... Coś inaczej. Jeśli źle się ustawię, to nie mogę przez nie przelecieć kotwiczką, ale też nie mogę używać moich kotwiczek. Kotwiczki. Bo ja mam jedną, nie mam kilku, mam jedną kotwiczkę. Z wspinaczki. O!
Ty, co to jest? Jakiś nowy typ zarażonego. Ciekawe. O, super! Brawo ja! Okej, okay, widzę, że gościu w hazmacie miał chyba jakiś ten... Miał chyba jak... Miał jakąś butlę chyba z tlenem, którą ja przypadkowo zdetonowałem. Potem jak go dziabnąłem. Gdzie? Łatwe otwieranie. Ambulans! To może będzie apteczka z Afriko. Już? Jeszcze? Viral? 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 No to dziękuję. Spokój? Dobra. Podajcie mi chwilę. Jeszcze wóz policyjny. Pięknie. Gdzie? Kurde! Dobra, ja tu za chwilę wrócę. O, dobra, to jest tutaj. Nie zbliżaj się! Dzięki. Jak poleciał! Ci dłużny. Dziękować. Okej, okay, dobra. Na szczęście... Mam już wszystko pozbierane. Na szczęście fakt, że podeszłem do tego typa sprawił, że te ciała wszystkie się te paczki zmieniły, co mi ułatwiło tylko zbieranie. W ambulansie była apteczka, tutaj było pierwsze bardzo trudne otwieranie zamku, więc zobaczmy, co takiego się kryje w środku. Wspaniały kruszący młot Kowalski. Okej, okay, no. Spory damage ma. Spory damage ma, to akurat spoko, ale no liczyłem jednak na coś lepszego. I tutaj coś mamy. Dla Gaziego do zgarnięcia. Czekolada czy film? Chyba film, tak mi się wydaje. Gdzie jest wejście? To jest dobre pytanie. A, tu są po prostu drzwi. Muszę otworzyć. O, 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 o. Dobra. Cyk. No, wejdź. Kurwa, nie teraz! Dobra, póki mam spokój. Charlie, Charlie. C jak Charlie. C mówisz? Dobra. C, 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 L, J, D. C. Gdzieś tu to będzie. Okay. Jezus! Nie gada, że dopóki nie rozwalę tych virali, to kurde nie mogę tego progresować. Dobra. Już. Dziękować. Oj, proszę! Mam uczciwa. 20 z rzędu bez tego. Bez damage'a. Także było, no. Jeszcze. No i seria niestety zeszła. Szkoda. Jeszcze ten chyba do przeszukania. Tak jest. No i pięknie. Dobra. Może teraz będę mógł wejść. Znaczy wejść, mogę teraz zgarnąć ten film? Tu? Mam cię. Gacie. No i pięknie. Okej. Okay. Zamykamy, bo jesteśmy kulturalni. I teraz po czekoladę lecimy, jak rozumiem. Czerwone drzwi, czyli to jest skrót, czyli... Czy skrót, no. Po prostu są do otwarcia z drugiej strony. Come on. Dobra, wejdę w sposób normalny, no ale już nie tutaj. Tutaj pusto, to mogę otworzyć. A w środku cukierki, pięknie. Czyli za darmo leczenie. Dobra, hop. No! Gdzie z łapami? Dobra.
No gdzie? Nie bardzo się poczuwasz, kolego? Okej, jestem prawie pewny, że mijaliśmy to miejsce, jak szliśmy na akcję z Ognistym, nie? Prawie jestem pewny, że mijaliśmy się z tym miejscem. Okej, nie muszę nic trzymać, to samo otwiera. Dobra, co jest ta czekolada, czy nie? Leż tu dalej, dobra? Nie wstawaj najlepiej. Okej, w kasie? W kasie sporo dolców było. Czy to dwie? I do otwarcia. Co może? Kawka. Hałwa. Czekoladki. Jeszcze kawki. Ja pierdzielę, to jest kawy. To się da obłowić, widzę. Okej, okay, jeszcze tutaj coś. Jeszcze więcej kawki? Jeszcze więcej kawki! Kurwa! Panie, ile ja tutaj kawy zgarnąłem? A, tam mi zombiaków pokazuje. Dobra. To jest 10 kaw chyba znalazłem. No, zombiaków, albo raczej to, co z nich zostało. Sakiewki, których miał, ładnie. Dobra, no to skoro to ogarnięte, no to... Wracamy do Gaziego. Wiecie, jak dziwnie wygląda z mojej perspektywy użycie tej kotwiczki? Rzut! Koniec. To nie jest jakby, wiecie, wystrzał kotwiczki, jak na przykład Batman na taki tym. Nie, po prostu rzucasz kotwiczką, ona się zahacza w cokolwiek de facto, po czym lecisz. Chyba, że w sensie to tak jak skaczecie, jak się skoczy, tak to wygląda, nie? Bo jak to... Czy to jest dobre? Oj, chyba nie. Chyba nie. O! Chociaż? Czekaj. A! Kurde, gdyby nie ten drut, nie? Gdyby nie ten drut, to bym, kurde, tam sobie przeleciał, no ale niestety. Czyli to jest niestety tunel z tych zamkniętych na amen. Mnie interesuje ten tunel, w którym tu niestety przyszedłem. Czyli ten tutaj gdzieś. Tu jest bezpieczna strefa. Hop. O, celeniec. W górze. Wszystko stracone. W jednym okamgnieniu. Słucham? Czy patrząc na mnie powiedziałbyś, oto człowiek sukcesu, przyjacielu? Nie? Nic dziwnego, ale jestem nim, a raczej byłem. Byłem właścicielem prawie wszystkich stacji benzynowych w Haranie, a gdy ogłosili, że odbędą się tu igrzyska, to było jakbyś wykopał skarb, jakbyś wygrał na loterii. I poszło nie tak, co? A jak myślisz? Rozejrzyj się. Haran było niezłym miejscem, może pod pewnymi względami zacofanym, ale żyło się tu nieźle. Potem przyznano nam organizację igrzysk. Ależ nam naobiecywali. Przeciętni ludzie mieli stać się bogaci, a bogaci... No cóż, mieliśmy żyć jak króle. Nie jestem żadnym królem. Wszystkie nasze marzenia, wszystkie plany przepadły w mgnieniu oka. I nie chodziło tylko o dobrych przedsiębiorców. Rząd napchał nam do głów obietnic świetlanej przyszłości. Jesteś czyścicielem okien, mechanikiem sprzętu domowego, kopaczem rowów. Igrzyska zmienią twoje życie. Zmieni się cały twój świat. No i się zmienił. Pewnie. Wystarczy się dobrze rozejrzeć, przyjacielu. Dobrze się rozejrzyj, a potem powiedz sobie, muszę się cieszyć tym, co mam, tu i teraz, bo to wszystko może ci zostać zabrane. Zanim się spostrzeżesz. No mądrze prawi nasz kolega. Okej, czyli to nie był ocaleniec, z którym
którego musieliśmy uratować, tylko po prostu mogliśmy sobie z nim pogadać. Tak dla mnie spoko. Bo już prawie to miałem. Zobaczmy tak na sam. No oczywiście, że na samo lewo musiałem to obtegować. W środku pałeczka policyjna i kolejna kawka. Dziękuję. What? Co to było? Czy gościu się wysadził? Czy ja ten hałas teraz spowodowałem? O, okej, okay. Nie to chciałem zrobić. Pokaż mi go. No, on żyje. Co? A, bo ja na drewno spadłem, dobra. Taki słaby drewniany dach. No, w sumie to bardziej było takie łamania, aniżeli faktyczna eksplozja. Dobra, to jedną sobie zgarnę. Hop! No, nie udało mi się nad nim przeskoczyć, no ale... Trudno. Dobra. Apteczka. Hop! I pyk. A w sumie aktywujemy samochód. Zwróćmy ich uwagę. No i biegu się do Gaziego. Coś się chyba zgliczowało przez chwilę, bo się nie pokazała cała kascenka. Dobra, negacja obrażeń. Siema, Gazi. Masz tu filmy i czekoladki. Niech tylko mama to zobaczy. Gazi znów wygrywa. Brawa dla Gaziego. No fajnie. No trudno, będę musiał wejść przez dach. Miałeś mnie wpuścić, gościu. Nie, zapomniałeś o tym chyba? Wejść przez wyłaz dachowy. Okej. Okay. Hop. Ej, dobra, a zakładając, że nie miałbym kotwiczki, jakbym musiał tutaj wejść? To tu? Tu nie wejdę, bo jest drut. Tu mogę na rurach mógłbym zejść, ale jak wejść tutaj na górę? O, ty, czemu to tak mryga? Dobre pytanie. Chyba coś na górze, trzeba to będzie obczaić. Ale to za moment. Okej. Dobra, no jedyna opcja to jakoś wyjść tu chyba, nie? No, bo nie widzę innej opcji, jak tu wejść. A no chyba, że tutaj by się rozbiec i by złapało? No, ale wątpię. No dobra. Ja tego problemu tutaj nie mam. Zatwórzmy... O, dreszcz, od razu trafiłem w punkt. To akurat miło. Co jest w skrzynce? Kutana! No ale niestety jest gorsza. Ale akurat takiej gorszej broni mi brakowało, żeby sobie rozłożyć. Więc zróbmy to. Dobra, te zielone też będę rozkładał. Bo to akurat do niczego innego się nie przydaje. Jeszcze katanę. No i dobra, mamy tutaj. Szkoda, że mogę tak jakoś, wiecie, posortować, żeby to poleciało do góry. To mogę chyba ewentualnie iść wyżej. Ja, ale tylko tyle. No ale lepszy ryc niż nic. Dobra, mogę? Mogę. To otwieramy. Okej, okay, tutaj pusto chyba. Ja. O, dobra, Gazi, pozwól, że oszabruję ci lodówkę. O, zapasy domowe, to mi się akurat bardzo przyda. Właśnie, a propos, bo nie wiem, czy to w końcu dopowiedziałem w którymś odcinku tutaj. Chemikalia, okej. Okazało się, że niestety Dying Light Companion App został jakiś czas temu, to gruby czas temu, niestety przestał być wspierany i został ogólnie deaktywowany, przez co ja nawet się nie mogę zalogować do mojego konta, które miałem na tej apce. A tym bardziej nie mogę sobie niczego wysyłać do właśnie gry. A szkoda, bo zapasów miałem tam w chuj.
chuj. I to wszelakich. Od apteczek, po jakieś toksyczne porosty, czy te zapasy domowe, których najbardziej mi chwilowo brakuje. Cześć, Gazi. Teraz mamy film. Mama ogląda. Dobra, oby to nie było jej ciało, nie? Ale chyba nie, chyba tak kukła. Ale kurde... No widać, że on nie ma po kolei w głowie. Czy mama jest zadowolona? Mama bardzo zadowolona. Gazi dał jej czekoladę i włączył film. Więc zabiorę trochę jej lekarstw dla przyjaciela. No, dobrze. Mama przestała mieć ataki, kiedy głowa zamieniła jej się w dynię. Są na stole. Dzięki, Gazi. Gazi wszystkich uszczęśliwia. Oj, z nim nie jest dobrze. Notatka. I... są leki. Tak, na stole to nie jest stół, chłopie. Ale dobra, mamy po co przyszliśmy. No to jeszcze wróćmy się do wieży i oddajmy Lenie te leki. No bo na pewno tam przydadzą się bardziej. Jak nie Breckenowi, to komuś innemu. Gdzie zbiście? A, tutaj. Jak nie Lenie, to komukolwiek innemu, kto by mógł mieć jakiś atak padaczkowy. No, a na pewno nie przydadzą się kukle, która ma tylko przypominać jego matkę. W ogóle to miałem nie kupować, ale finalnie zanim miałbym znalazł jakiś pistolet gdzieś na mieście, dopiero teraz czasu minęło. Więc dobra, niech stracę. Masz? Świetnie. Proszę, to jest obiecany klucz do mojego lombardu. Wiesz, kiedyś był najlepszy w mieście. A jak już mówimy o lombardzie, zrobiłbyś dla mnie coś jeszcze? Chciałbym, żebyś mi stamtąd coś przyniósł. I tak tam pójdziesz, no nie? Ach, co takiego? To jest... tylko się nie śmiej, okej? Okay? Figurka Raya McCalla. Wiem, że to brzmi głupio, ale mój syn ją bardzo lubi. Okej. Okay. A gdzie jest ten lombard w takim razie? Zobaczmy. Układ tutaj... W ogóle to jest fabularne, ale to jest tak naprawdę tylko do DLC-ka wprowadzenie. Jest to mniej w DLC. Tutaj w lombardzie śledź. No i pokaż mi, gdzie jest ten lombard. Aha, musiałbym chyba wyjść z wieży. Dobra, no ale nie no, z chęcią się tam przejdę. Tylko to już może wklęnąć się, bo ta dogrywka... ma ponad godzinę, a jeszcze muszę to skrócić, żeby dało się to oglądać, więc dobra. Wróćmy jeszcze tego do Leny na szybko. Oddajmy jej te leki. No a do lombardu myślę, przejdę się już na własną rękę. Czekaj, dobre piętro? Czy jeszcze niżej? Nie, jeszcze niżej. Już kurde do tego bym leciał. Do windy. Tutaj. Siema. Dobra robota z tą wytwórnią fałszywej antyzyny. Ocaliłeś wielu ludzi. To tylko kwestia czasu, zanim ktoś rozkręci podobny interes. Problemem są te wszystkie puste fiolki po antyzynie. Ludzie je po prostu wyrzucają. A przecież każdy może napełnić je czymkolwiek. Trzeba zacząć je niszczyć. Zebraliśmy wszystkie, które były w wieży. A ponadto Brecken zaoferował ludziom 10 dolców za każdą przyniesioną z zewnątrz. Można? Można. Mam leki przeciwpadaczkowe. Dzięki. A jak poszło z Gazim? Może i jest niedorozwinięty, ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego, co chce. Poznałeś jego mamę? Wyglądała na zadowoloną. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest. A właśnie, Brecken chciał, żeby ci to przekazać. Z podziękowaniem. Okej. Okay. Czwarty z 44 poboczniaków. Spoko. I upgrade mistrz. Także dziękować. Jak dla mnie to na plus. Dobra, czy ja się chcę przespać do nocy, żeby iść do tego lombardu? Szczerze? Chyba tak. Ale, chociaż dobra, to w sumie może zrobię poza... że nie wróć, nie poza nagraniem, tylko poza... znaczy, pozwolić poza nagraniem też, ale poza wieżą, bo... wolałbym akurat być w nocy już poza wieżą. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Bo czemu ja takie głupoty czasami gadam? Nic z tego wyniknie, tylko zobaczymy, co będzie w tym lombardzie. Tylko mówię, to dopiero w kolejnym odcinku. Jeszcze zerknę, gdzie się ten lombard znajduje, żeby, wiecie, tak w miarę się do niego kierować.
Dałem Dawudowi broń i otrzymałem w zamian obiecany klucz. Mam nadzieję, że mi się to opłaci. Aha, Dawud prosił jeszcze o figurkę Ray'a McCalla dla swojego syna. No dobra. Nic trudniejszego. Dobra, mam to oznaczone? Mam. Zobaczmy, gdzie się znajduje ten Lombard. O, kurde, blisko. O, jeszcze blisko ziół. Także spoko. To ja się z nami powitam w tej bezpiecznej strefie, no a później przejdziemy się do Lombardu. Tak więc ode mnie, póki co, to będzie tyle. Do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dying Light. Cześć!